tym odcinku Gotuj Swoją znowu grillujemy u Romka. Tym razem pokażemy Wam przepis na mięso mielone na patyku. Palce lizać! Postanowiliśmy przyrządzić dwa rodzaje mięsa, wołowe na ostro oraz łagodniejsze wieprzowe. Do tego sos tzatziki, grillowana cukinia i papryka oraz ziemniaczki z ogniska. Do przyrządzenia tego pysznego dania wykorzystaliśmy 800 g mięsa wieprzowego z łopatki, około 600 g mięsa wołowego, cukinię, ogórki, marchewkę, czosnek, jajo kurze, koperek, olej z oliwek, jogurt grecki oraz jogurt naturalny, paprykę czerwoną, sporo cebuli i oczywiście ziemniaczki. Wykorzystaliśmy sporo przypraw, m.in. sól, pieprz, pieprz kajan, odrobinę kuminu, cynamonu, słodkiej papryki, pasty z ostrej mielonej papryczki oraz odrobinę bułki tartej. Oczywiście potrzebna jest również folia aluminiowa oraz tacki na grilla. No i oczywiście patyczki do szaszłyków, na które nadziewać będziemy mięso. A więc zabieramy się do przygotowywania produktów. Na początku drobno starłem dwie cebule oraz jedną marchewkę. Cebulę, którą wykorzystamy do ziemniaków, należy pokroić na plasterki. Do sosu tzatziki wykorzystaliśmy dwa duże ogórki, no i sporo czosnku. Teraz czas na koperek, który należy drobno poszatkować. Cukinię kroimy na równe plastry, a paprykę na ćwiartki. Przygotowanie warzyw na grilla jest bardzo proste. Cukinię wystarczy polać oliwą z oliwek, dodać soli i pieprzu, łyżeczkę wyciśniętego czosnku oraz odrobinę koperku. Teraz tylko dokładnie wymieszać i zostawić w lodówce na godzinkę. Pokrojoną na ćwiartki paprykę polewamy oliwą z oliwek i dodajemy odrobinę koperku. Teraz czas na mięso. Wersja łagodniejsza. Do około 800 dekagramów mięsa wieprzowego z łopatki należy dodać jedno kurze jajo, jedną startą marchewkę oraz jedną startą cebulę. Czosnku ile kto chce. Przyprawiamy pieprzem i solą, no i wszystko należy dokładnie wymieszać. Można dodać odrobinę bułki tartej lub mąki i ponownie wyrobić, aż do uzyskania bardziej kleistej masy. W wersji ostrzejszej wykorzystaliśmy około 600 g mięsa wołowego, jedną startą cebulę, sporo czosnku oraz przyprawy. Odrobinę kminu rzymskiego, pieprz kajan, paprykę słodką, trochę cynamonu, łyżeczkę pasty z ostrej mielonej papryczki oraz pieprz i sól. Również można dodać odrobinę mąki lub bułki tartej, aby uzyskać odpowiednią masę. Teraz sos tzatziki. Przygotowanie tego sosu jest bardzo proste. Do dwóch startych ogórków dodajemy około 4 ząbków zmiażdżonego czosnku, sporo koperku, dodajemy jogurt naturalny oraz jogurt grecki i przyprawiamy solą i pieprzem. Romek robi naprawdę pyszne tzatziki. Ziemniaki należy pokroić na plasterki i poprzekładać z cebulą na folii aluminiowej, nieco pokropić oliwą z oliwek oraz dodać soli, pieprzu i tymianku i całość owinąć folią aluminiową. No i przyszedł czas na formowanie mięsa mielonego na patyczkach od szaszłyków. Zwilżonymi dłońmi nabieramy trochę mielonego mięsa i wyrabiamy długie kiełbaski, które należy nadziać patyczkiem od szaszłyka. Możecie zauważyć, jak zgrabnie formuje kiełbaski z mięsa wołowego, ale również z mięsa wieprzowego kiełbaski świetnie mi wychodziły. No i wreszcie wszystkie składniki są gotowe. Mięso wołowe na ostro, łagodniejsze mięso wieprzowe, pyszny sos Romka, tzatziki,
cukinia oraz papryka, ziemniaczki już też czekają na ognisko, no i oczywiście pyszne zimne piwko. No i oczywiście należy rozpalić ognisko. Na początku kładziemy ziemniaczki do ogniskowego żaru. Gdy już ognisko nieco się spali i pozostanie gorący żar, stawiamy grilla, na którym kładziemy tacki z przygotowanym mięsem. Należy pamiętać, aby grillować tylko na żarze, nie na ogniu. Po 15 minutach obracamy mięso na drugą stronę i kładziemy na grilla warzywa. Podczas grillowania należy być czujnym, ponieważ papryka i cukinia mogą się przypalić. Mięso grillujemy około pół godziny. Niestety nie wiem dlaczego, ale nie nagrała się degustacja tego pysznego dania. Musicie wierzyć mi na słowo. Grillowane mięso z warzywami, ziemniaczkami i z pysznym sosem tzatziki było naprawdę przepyszne.